Magda Żakowska, dobry wieczór. Podobno jaki początek tygodnia, taki będzie cały tydzień. No i rzeczywiście jest na to szansa, bo na pogodę już w nocy wpływać będzie wyż, którego centrum znajdzie się na południowym wschodzie Polski. I ten układ z południa zaciągnie bardzo ciepłe powietrze. Noc pogodna, w wielu miejscach bezchmurna i ciepła, bo nad ranem na termometrach od 15 do 12 stopni. Chłodniej tylko na przedgórzu Karpat, no i tam temperatura może spadać od 11 do 8 stopni. Jutro centrum wyżu znajdzie się na południu kraju, no i niezmiennie z południa kontynentu popłynie ciepłe powietrze. Na niebie jutro nieliczne, pierzaste, wysokie obłoki, czyli niegroźne. Będzie też ciepło na termometrach jutro od 24 do 27 stopni. Nieco chłodniej tylko nad samym morzem od 20 do 22 stopni. Wiać będzie jutro bardzo słabo z południa. Co w regionie? Otóż również na Kujawach i Pomorzu w nocy rozpogodzenia i w wielu miejscach to niebo będzie bezchmurne. Poranek dość ciepły, bo temperatura nie spadnie poniżej 14 lub 15 stopni. Jutro czysty błękit albo gdzieniegdzie trochę pierzastych chmur. Ciepło, 25 stopni w Tucholi, 26 na pozostałym obszarze. Nie zmieni się kierunek wiatru, ten powieje słabo z południa. Ciśnienie wolno powędruje w dół. Jutro w południe barometry pokażą 1018 hektopaskali. W kolejnych dniach dużo słońca i bardzo ciepło, 27-28 stopni. Do zobaczenia.